Godzina 5 rano, jestem w Lucernie w Szwajcarii nad jeziorem czterech kantonów. Z powodu powodzi wszystkie rejsy statkami są odwołane. Po prześwicie pod mostem widać, jak poziom jest wysoki. Nawet się nie da przepłynąć pod nim. Natomiast dobrze, że nie planowałem rejsu. Rozpoczynam swój alpejski wypad dzisiejszy z Lucerny. Bilet kupiony do Alpenstadt za około 8 franków szwajcarskich. Jestem już w miejscowości Alpenstadt. Bilety kupione. Pod górę jadę tą najbardziej stroną kolejką świata na szczyt Pilatusa, a potem zjeżdżam kolejką linową taki kawałek, a resztę idę na nogach później do Lucerny. Zabawa, no 52 franki, ale myślę, że warto i zobaczcie na nagraniach. The original rails, including the original track rails. Jestem na szczycie, no prawie na szczycie góry Pilatus w Alpach Urneńskich w Szwajcarii. Wow, po prostu wow. Personal best jak do tej pory. Super się czuję. Patrzcie, jaka super luneta pokazuje od razu szczyty. Tutaj pod tą całą górą jest wydrążony taki system korytarzy i są też umiejscowione hotele, więc ogólnie ja poszedłem tam tunelami w górze, obszedłem dookoła i wyszedłem z drugiej strony tutaj przy nadajnikach, tak więc tutaj jest kupa roboty górniczej wykonana przez te
dziesiątki lat. Teraz na stacji Fragmentek. Ogólnie rzecz biorąc, zacząłem tu w Alpnachstadt. Tu wyjechałem kolejką. Tak. A potem zjechałem kolejką tu Fragmentek. A teraz z Fragmentek przez Queens aż do Lucerny na nogach. Tutaj lewitujące pole namiotowe. Małpi gają u góry. To jest ta dolna kolej z Queens, a tam w tle widać już Lucernę. Las zaczął się na dobre i końca nie widać. Gdzie to Krins? Teraz zaczynają się schody w końcu. Parłem już do części asfaltowej czy tam betonowej, więc jest wielki sukces. Pierwsze zejście z alpejskich szczytów. Oczywiście ze wspomaganiem kolejki. Zakończone dojściem do cywilizowanej drogi, także pierwsze koty za płoty. No i widać wreszcie panoramę Lucerny nad jeziorem czterech kantonów. A tam sielskie krajobrazy. Jakaś obca rasa, nie? Zgadzasz się ze mną? Czy nie? Jestem już 2 godziny drogi od miejsca, z którego wyruszyłem. Jeszcze nadal końca nie widać. A stąd na Pilatusa to 4 godziny się jedzie. Podziwiam. Zamek górujący nad Krins. Co oznacza, że Krins jeszcze trochę. I po 2 godzinach jestem na dole w stacji. W Krins. Było warto, ale jestem strasznie zmęczony po tych wszystkich pierwszych dniach. Muszę po prostu odpocząć. Denkmalstrasse, co oznacza niemieckiego pomnik, więc jestem przy absurdalnie wielkim pomniku gwardzistów szwajcarskich. Tam stoją po coś, nie wiem po co. A tu dookoła jest park i wielkie drzewa. 6 dzień swojej wyprawy zaczynam również z widokiem na Pilatus, żeby powspominać dzień wczorajszy. I spaceruję jeszcze po Lucernie, bo mam sporo czasu. Bo dopiero o godzinie 18 jadę do Mediolanu. Pogoda jest super. Nic, tylko dalej eksplorować to piękne miasto. Przeszedłem się teraz na basen. Tylko basen z wodą z jeziora. Ale okoliczności są naprawdę przyjemne. Także gut bien. Molto bene. Tuż przed odjazdem jest miła niespodzianka, ponieważ ten wczoraj zamknięty drewniany most, najsłynniejszy, dzisiaj jest otwarty. Można podziwiać jego wnętrze. Jego kwieciste obramowanie.
może jest nadpalone. No to tak widać na tabliczce, zaczął się palić 17 sierpnia 1993 roku. Niestety spłonęło 81 ze 111 malowideł. Ważne, że przetrwał do dzisiaj, fajną wieżę posiada. We'll be right back.